Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym daily vlogu i zapraszam Was na kolejny dzień w Szklarskiej Porębie. I jak widać już zapewne, vlog zaczynam w takim nietypowym miejscu, czyli na wyciągu na Szylenicę. I zanim zaczniecie gadać, że a tam wjeżdżanie to nie jest zdobycie szczytu, ja nie chcę zobaczyć tylko i wyłącznie Szylenicy, a samo wejście zajęłoby jednak dużo czasu dla kogoś, kto nie jest tak mocno wprawiony. Także no, zostawmy to tak jak jest. A powiem Wam, że warto się przejechać tym wyciągiem, bo jest bardzo, bardzo ładna trasa. Tak jak tutaj widzicie właśnie między takimi drzewami. Pięknie to wygląda. I ogólnie też powiem Wam tak, ja miałam już kiedyś styczność z wyciągiem i dużo gorszy był niż tutaj. Nie jest wcale wysoko, tak jak możecie zobaczyć. No i przede wszystkim właśnie ten klimat. Ogólnie dzisiaj trochę wieje, ale tu między tymi drzewami jest nieco lepiej. O, słoneczko się przebija. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że coś będzie słychać, bo tu strasznie wieje. Jestem już na tej drugiej części kolejki. I ona, jak widać, jest taka trochę bardziej stała, ale jesteśmy już blisko szczytu. Także fajnie to wygląda i robi wrażenie. Hejo, słuchajcie, na tej Szylenicy tam na górze tak koszmarnie wiało, że totalnie nic nie miałam się jak odezwać, więc Wam po prostu dorobię napisy, kiedy, gdzie, co było. No, a teraz kierujemy się w stronę Śnieżnych Kotów, jest to dosyć daleko stąd, więc teraz pewnie jedynie co będę Wam pokazywała, no to tam jakieś urywki z trasy. Dobrze, że tu trochę mniej wieje, bo no, jak widzicie, w ogóle musiałam się ubrać, bo na tej kolejeczce to tam koszmarnie już wiało na sam koniec i tylko czekam, aż wejdziemy na górę i się ubierzemy. No, bo naprawdę był konkret. W każdym razie widoki widzieliście, są po prostu perfekcyjne i warto, naprawdę warto, polecam Wam to miejsce. Tam możecie zobaczyć właśnie schronisko na Szylenicy i szczyt. Tam nie szło po prostu nic ogarnąć, nie? Także mogę Wam od tej strony pokazać, gdzie trochę mniej wieje i cokolwiek słychać. Także no, widzicie, wygląda tu po prostu super.
widziałam na pewno już przy montażu w napisach. Po drodze był ten łapski szczyt i finalnie te śnieżne kotły. Trochę tamtego widoku, który nagrałam, ale nie za wiele, bo powiem tak, ja mam lęk wysokości, jak patrzyłam po tej, to masakra. Tak mi się kręciło. Także nie mogłam się w ogóle na górze odezwać, bo to jaki tam wiatr się ruszył. Nie mam pojęcia. No, to co człowiek się zgrzał, jak wchodził pod tą górę, to tam to dosłownie w 5 minut się wystygło i było momentami tak zimno, zimno, zimno. No, a teraz już jestem w drodze powrotnej na Szrenicę i będziemy zjeżdżać w dół. I tylko dzisiaj, tak? Bo innego dnia mam zaplanowany inny powrót, inną drogą i tym razem już pieszo. Także będzie też coś ciekawego. Jutro albo pojutrze zobaczymy jeszcze, jak nam się uda tutaj ogarniać te wszystkie plany. W każdym razie w ogóle dzisiaj na dole. Pokazuję, że jest około 22-23, niektórzy nawet mówią, że 27 stopni. A tu na górze jest tak zimno. Więc jutro będzie się trzeba zdecydowanie cieplej ubrać i przygotować na to, że może być chłodno. No. Także myślę, że teraz czeka nas jeszcze zjazd w dół kolejką. Myślę, że już tu nie będę zbyt wiele nagrywać, no bo to będzie to samo, co po prostu był ten wjazd, więc myślę, że to nie ma sensu. Udało się. Powiem wam, że nawet nie było tak źle, jak się bałam. W zasadzie najgorszy dla mnie etap był tylko ten pierwszej wysokiej części, bo tam było bardzo stromo i bałam się patrzeć. Przyznam szczerze, że przez połowę tej trasy jechałam z zamkniętymi oczami. Naprawdę się stresowałam, ale potem już było wszystko dobrze. Także mogę powiedzieć, że zaliczyłam tę trasę po całości i w górę, i w dół, bo powiem wam tak, w górę jest zupełnie inaczej niż jak się zjeżdża w dół. Jeziorko, które bardzo ładnie właśnie wygląda w te słoneczne dni. O. A teraz jeszcze pójdę zobaczyć takie skałki, które nazywają się skałki Marianki. I są takie ciekawe, bo na samych górze są takie jakby dwa koziołki. Zaraz wam spróbuję to pokazać. Tutaj widać, jak będą mi się trzęsły ręce, to przepraszam, ale musiałam zrobić dużego zooma, żeby je przybliżyć. Że tak one wyglądają. Z tej strony te skałki prezentują się tak. Trochę fajniej nawet. O. Ej, wiecie co, w ogóle taki wiatr się rusza. Niby zapowiadają, że jakaś burza ma być czy coś. Także zobaczymy, no. Będziemy obserwować pogodę. Tutaj zaczyna się szlak, jakbyście chcieli iść na łapski szczyt i śnieżne kotły, ale pieszo nie wyciągnę tam. A ja bym chciała wam pokazać coś innego w tym momencie, a mianowicie Muzeum Mineralogiczne. Ja już w tym roku nie będę tam szła, bo byłam tam w zeszłym roku, ale to jest muzeum, w którym są mega duże zbiory różnych bursztynów, kamieni, diamentów, nie tylko z Polski, także warto to zobaczyć naprawdę i bardzo polecam. Cześć, sorry za mój nieogar, ale już mam na to totalnie wyrąbane, bo normalnie padam ze zmęczenia. Wróciłam do miejsca noclegowego o godzinie 17, wychodziłam po 9, także w zasadzie 8 godzin praktycznie cały czas na nogach. Jest moc, jest nieźle. Zobaczymy jeszcze co z jutrem. W każdym razie naprawdę dzisiejszy dzień to wypas, jeszcze raz wypas. Ogólnie pogoda się zaczyna tak psuć, bo zaczyna się tak chmurzyć trochę. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakoś tam te deszcze to przez noc się wypadają, tak żeby jutro już było ładnie. No i dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu coś takiego trochę innego niż zwykłe takie moje vlogi. Starałam się wam nagrywać najwięcej, ile tylko dawałam rady.
co też gdzieś tam, no, jak się powtarzały krajobrazy, no to nie było sensu wyjmować tego aparatu, więc już po prostu tam nie nagrywałam. Jak się coś ciekawego pojawiało, no to oczywiście wam nagrywałam. Później już też gdzieś tam, nie ukrywam, zmęczenie wzięło górę i nie miałam już po prostu siły nawet wyciągać tego aparatu. Także mam nadzieję, że taka ilość, jaka jest, wam się podobała. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, bo zmotywuje mnie to na pewno do następnych filmów i następnych takich wypraw. Pamiętajcie też oczywiście o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co dodaję. Zajrzyjcie też na Instagrama, bo tam dodaję właśnie na bieżąco, gdzie jestem i właśnie jak to wszystko wygląda. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!